Witam jeszcze w starym 2022 roku, a oto ósemka zawodników, którzy zdobyli najwięcej bramek dla swych zespołów po trzech rundach eliminacyjnych halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie sezon 2022-2023. Zaczynamy! Miejsce ósme. Maciej Wyjerowski, start 1954 Gniezno. Strzelec czterech bramek. Ex aequo dwóch zawodników na miejscu szóstym. Marcin Lewartowski, Stela Gniezno, strzelec sześciu bramek. Oraz Robert Pawlak, AZS Politechnika Poznańska, strzelec sześciu bramek. Miejsce piąte. Jakub Janicki, LKS Gąsawa, strzelec siedmiu bramek. Miejsce czwarte. Łukasz Kosmaczewski, Grunwald Poznań, strzelec ośmiu bramek. I ponownie ex aequo dwóch zawodników na miejscu drugim. Wojciech Rutkowski, Pomorzanin Toruń, strzelec 10 bramek. Oraz Patryk Pawlak, AZS AWF Poznań, strzelec 10 bramek. To byli zawodnicy od miejsca 8 do 2. Czas na zawodnika. Zawodnik numer 1. Zawodnik, który w każdym z dotychczasowych spotkań z zegarmistrzowską precyzją zdobywał po 5 bramek. Mateusz Hulbuj, LKS Rogowo, 15 bramek na koncie. Małe posłowie do tego materiału. Sama winieta na początku, że jest to materiał poświęcony zawodnikom, którzy zdobyli najwięcej bramek dla swych drużyn w trzech kolejkach ligowych, rozgrywek halowych oczywiście sezonu 2022-2023. W założeniu ten materiał miał wyglądać zupełnie inaczej. Do każdego z tych zawodników poprzez komunikatory społeczne, a w wypadku trzech zawodników poprzez klub, wysłałem prośbę, aby zechcieli co nieco powiedzieć o tych trzech kolejkach ligowych. Niestety opór materii w naszym trawiastym jest przeogromny. Zawsze oczywiście można powiedzieć, zawodnicy mają do tego prawo. Tylko czy jako zawodnicy mają do tego prawo? Nie jako osoby, ale zawodnicy. I taka mała konkluzja. Jak tu promować hokej na trawie? Życzę Wam najnormalniejszego, najspokojniejszego i najprzewidywalszego 2023 roku. Pozdrawiam. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia w nowym, oby przewidywalnym 2023 roku. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.